Teren uroczystości do portu w Pucku zostaje prowadzona wojskowa asysta honorowa. Kompania reprezentacyjna marynarki wojennej oraz orkiestra reprezentacyjna marynarki wojennej. Dowódcą kompanii reprezentacyjnej marynarki wojennej jest kapitan marynarki Paweł Narlok. Orkiestrą reprezentacyjną marynarki wojennej dowodzi kapelmistrz, komandor, podporucznik Maciej Budziński. Chodź! Kompania! Czuj! Lewo! Cóż! Dołowi! Luna w prawo! W dzisiejszej uroczystości zjawiono liczne posty standardowe reprezentujące siły zbrojne. W sposób szczególny witamy licznie przybyłe posty sztandarowe kombatanckie organizacji i instytucji pozarządowych oraz szkół. Prezydent ci będzie przemawiał w tym, nie? Nie dniowy, tylko godzinny. Ty tak wyglądałeś w sobotę, jak szliśmy na miasto.
oraz podniesiona flaga państwowa na nas, po której nastąpi wykonanie hymnu katolickiego. Skład Bosków Narodowego Wtorza, Bosman nas, Jarosław Paluch, asystujący, Sarc, Nas, Kutas, Pierwieński, Flagowy, Sarc, Maryna, Bartosz, Kiedziowski. Proszę bardzo. Prezentuj na prawo na kulturę. Każdy ma prawo wyrażać swoje myśli i przekonania. Ale chwileczkę, to jest. Proszę państwa, spokój. W tym momencie jest śpiewany hymn państwowy. Hymn jest. Hymn państwowy, proszę. Z rękoczynami to nie w tę stronę. No to już jest hymn. Dobrowski, ziemi łoskiej do Polski, za Twoim
Kompania, tak, na ramię, tań! Do nogi, tań! Proszę panią burmistrz miasta Puck, Hannę Bruchniewską. Kompania, chodź! Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy i licznie przybyli goście. Sprowadziło nas tu dziś do niewielkiego puckiego portu rybackiego wydarzenie sprzed 100 lat. Wydarzenie, które w pamięci mieszkańców tej ziemi jest od samego początku przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tkwi głęboko w naszych sercach i napawa dumą. Mamy nadzieję, że huczne, nagłaśniane obchody stulecia spowodują, że wreszcie do każdego Polaka dotrze informacja, że 10 lutego 1920 roku, dopiero po roku i 3 miesiącach od odzyskania niepodległości, Pomorze wróciło wreszcie do Polski i odzyskaliśmy dostęp do morza. Że stała się niepodległa morska, że stała się Polska morska. Okoliczności sprawiły, że wybór padł na Puck jako miejsce symbolicznym zaślubin. W 48 latach naboru. I właśnie tu warszawski rybak nad dorykiem polskiemu marynarzowi, tak jak dziś symbolicznie stoją przy słupku zaślubinowym pamiątkowym. Puck był jedynym miastem z portem na krótkim 147-kilometrowym odcinku polskiego wybrzeża w wynegocjowanym powrocie Pomorza do Polski w traktacie wersalskim. Wynegocjowany czy wywalczony? Można by stwierdzić, że wywalczony poprzez stanowcze stanowisko w negocjacjach, przez determinację i nieugiętą postawę Kaszubów, którzy strzegli swoich tradycji i języka, deklarując nieustannie chęć powrotu do Polski. Nie ma Kaszeb bez Polonii, a bez Kaszeb Polski, jak głosił Niederdorf, głoszonej 10 lutego 1920 roku, 300 metrów stąd, w miejscu, do którego udamy się po części oficjalnej i odtworzymy akt zaślubin sprzed 100 lat. Tak mówił ksiądz Wrycza. I choć fale germanizmu groźnie biły i zalaniem ziemią kaszubskim zagrażały, Kaszuba stał twardy i niewzruszony, jak ona, skała na morzu. Zawładnąć sobą nie dał, ducha polskiego w swej heczy kaszubskiej pielęgnował, pomimo wszelkich wysiłków germanizatorów. Tym samym ziemię i morze kaszubskie dla Polski zachował. I ta niezgoda nas do dziś. Kaszubi to ludzie nieugięci w sprawach zasadniczych i kochający wolność. Nie lubimy, gdy nam się coś narzuca i nakazuje. I każde okazanie braku szacunku długo pamiętamy. Wiemy też, że na dobrobyt trzeba ciężko pracować, że brak wysiłku nie tworzy w przyszłości sukcesu. To zupełnie jak ci ludzie przed 100 laty, pełni entuzjazmu i przedsiębiorczości, rozpoczynający budowę Polski morskiej. Bez takiej energii społecznej trudno budować, za to łatwo zapaść w marazm. W jakim punkcie dzisiaj jesteśmy? Jak oceniliby nas nasi przodkowie? Czy należycie wykorzystaliśmy dostęp do morza i czy dbamy o środowisko morza wystarczająco? Te pytania zostawiam państwu do refleksji. Miasto Puck powstało
swojemu położeniu nad zatoką. Jej zasobom przyrodniczym i walorom obronnym. Na dnie zatoki znajdują się ślady życia we wczesnym średniowieczu. Stary port, którego wizualizację w 3D można dziś obejrzeć w budynku Bosmanatu. Dzięki niepowtarzalnym warunkom naturalnym, w tym takim zmiennym wiatrom, które dziś odczuwamy, Puck stał się metką żeglarzy, windsurferów, kitesurferów. Widoki z nadzatoki Puckiej są inspiracją dla malarzy i muzyków. To idealne miejsce do relaksu i morsowania. Puck zawsze był otwarty ku wodzie. Dzięki dostępowi do niej się wbijać. Puck zawsze był otwarty ku ludziom. I też w tym kierunku chce się rozwijać. Trudno dziś sobie wyobrazić naszą ojczyznę bez wybrzeża morskiego i szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Dlatego trudne sprawy z nią związane trzeba jak najszybciej rozwiązać i pozwolić nam tu żyjącym i przybywającym do nas gościom korzystać z tego niezwykłego dobra. My jesteśmy wierni Morzu, tak jak wierni byliśmy Polsce uciskanej przez zaborcę. I bez morza nie możemy żyć. Także bez naszej tożsamości, tradycji i języka. Maesma Amzemega, Szebama, Kłelakama, a Eurypojczyk, Eurypejczykama. Dziękuję. Brawo! O wykonanie przez orkiestrę reprezentacyjną Marynarki Wojennej hymnu Kaszubskiego. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pana Jana Wyrobińskiego. Sorry. Pasta prezydente, własno marszałek, czwartne własnostwo. To, że przed 100 laty, 10 lutego 1920 roku, doszło do uroczystych zaślubin Polski z morzem, to, że przed 100 laty odradzająca się Polska odzyskała dostęp do Bałtyku ze wszystkimi płynącymi z tego faktu dobrodziejstwami, stało się w głównej mierze możliwe dzięki postawie Kaszubu. Od wiecznych mieszkańców tej nadmorskiej ziemi, którzy świadomi swojej odrębności etnicznej i kulturowej przez cały czas pruskiej niewoli wiernie trwali przy Polsce, trzymali z Polską i trzymali z Bogiem. Do przekonania, że to Kaszubskie to Polska dokładnie była zorganizowana w Młodokaszubskim ruchu Rodzina Inteligencja, której przedstawiciele odegrali kluczową rolę w procesie przekazania polskiej państwowości na Kaszubach i Pomorzu. Że wspomnę choćby tutaj, w tym miejscu, Aleksandra Majkowskiego,
Proszę bardzo. Pani nikt nie nagrywa, bo... Bo to mają. Może, Jana Karnowskiego. Tego, że pani może. No. Bolesława Lipskiego. Każdy ma prawo. Czego? I wreszcie Franciszka Kłęckiego, który był mandem i szefem organizacji wojskowej pomocy. To oni prowadzili Kaszubą. Niech się pan cieszy, że... Kaszubską strzegną do wolnej Polski. Przyszło im niekiedy za to zapłacić cenę najwyższą w 1939 roku. To za sprawą ich i rzeszy podobnych budzicieli kaszubskiego i polskiego ducha, w tym wielu księży katolickich. Polska delegacja w Wersalu miała co położyć na stole. Miała twarde i trudne do zbicia argumenty. Siła tych argumentów brała się z efektów tytanicznej pracy organicznej, którą utożsamiająca się z polskością społeczność Kaszub i Pomorza w drodze samoorganizacji i z umiejętnym wykorzystaniem przepisów pruskiego prawa, zawartej rywalizacji z żywiołem niemieckim, wykonała na niwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Bracynowie Kaszebi, tak jak 100 lat temu, Wasozja Hadzysą, Gromadze do Pecka, niech całą Polską, obo ci jakim modła naszych szarków, świątni poświadczeniu darowaniu przepolsce, przez czas wreszcie niewolę, wierni nasi prastari Bogie, wierni tradycji i zwykłą wręcz Szymoma Prażana Bąką. Jesteśmy z naszymi sztandarami, sztandarami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, znakami i atrybutami naszej tożsamości. Tutaj tak naprawdę dużo więcej grup społecznych, od zwycięstwa Solidarności w 1989 roku spełniają się w pełni marzenia młodo Kaszubów jadących przed 100 laty Kaszubów do Polski. Czujemy się nareszcie prawdziwymi gospodarzami naszej ziemi, budując jej pomyślność przez zaangażowanie w samorząd terytorialny i z wykorzystaniem pomorsko-kaszubskich nut, rzetelności, dotrzymywania umów, solidności, pracowitości i punktualności. Z pomocą Rzeczpospolitej swobodnie pielęgnujemy i rozwijamy język kaszubski i krzewimy kulturę. Tym sposobem najlepiej służymy naszej małej i wielkiej ojczyźnie w Polsce. Wszyscy nam tych obiecują, a co do czego przychodzimy? Niech żyją Kaszuby! Niech żyje Pomorze! Niech żyje Polska! Proszę prezesa Ligi Morskiej Rzecznej, kapitana Żeglugi Wielkiej, Andrzeja Królikowskiego, o odczytanie aktu odnowienia zaślubin z Polski z morzem. Mamy myślały podstawę powołane, bo się mamy stowarzyszenie, tak, wszystko jest. Tak? Możesz zostać, Zuzia, siedzi, ja jestem tak w porcie. Miśka, siedzi, poczuję panu przyjaciół. O panie prezydencie, tej Polski. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. Cały świat stoi u otworu. Józef Paweł. W imieniu Ligi Morskiej Rzecznej proszę przyjąć. Pani mi nie wybije zębów. Wyrazy wdzięczności uznania za zaangażowanie w organizację uroczystości obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem. Pana obecność podczas upamiętnienia setnej rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk oraz ceremonii zaślubin dokonanej przez generała Józefa Fahlera 10 lutego 1920 roku w Pucku stanowi dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dowód na wagę dla naszego narodu uzyskania niepodległości po 123 roku.
otwarcia Polski na świat. Liga Morska i Zeszna od początku swojego istnienia jest strażnikiem pamięci o powrocie Polski nad Bałtyk. Promując tematykę morską wśród polskiego społeczeństwa. Chroni wzornik jednoczący naród wokół jednej sprawy, rozwoju żeglugi morskiej, budowy portów i przystani rzecznych oraz zaszczepienia miłości do morza w sercach i umysłach młodych ludzi. Powrót Polski nad Bałtyk zarówno 100 lat temu to jednocześnie zobowiązanie dla nas, współcześnie żyjących obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, do dbałości o polską rację stanu. Życzę Panu wyświętowanie milionów stulecia z ślubu polskim nowym dał się do dalszej służby publicznej działalności na rzecz gospodarki i kulturowskiej, jednoczących naszą wspólną wspólnotę w drodze w polskie dzieje. Trzymajmy się morza. Teraz mamy już zdania prezes Ligi Morskiej. Wszystko mamy, my sztaby zostały powołane, już nie ma. Myśmy byli u ministra 10 grudnia na Komisji Morskiej, to pierwsze wrzuciliśmy mu pismo przed tym, że już teraz jest powołany sztab kryzysowy, nie ma już żadnych związków, nie ma żadnych stowarzyszeń i tak dalej, tylko jest sztab kryzysowy. Dźwięk masz? Tak, nagrywa się z dźwiękiem. Bo pani relacja jest nasza relacja jest na wideochodzie, więc cała Polska. Bardzo dobrze. Dokumenty, które nie mogą ja się nie wstydzę, powiedziałam, bo mnie zamknąć. I tak po jak trzeba będzie na blokadę Polska Technicznego, nawet dzieci wezmę Polski w morze. Puls 10 lutego 2020 roku. Dokonany dnia 10 lutego 1920 roku w Puszczu przed dowódcem frontu pomorskiego generała Józefa Kellera, akt za ślubu Polski z morzem równoznaczny z objęciem posiadania Wybrzeża Morskiego wyzwolił ogromną siłę ducha, energię społeczną, zapał i stanowił początek rzeczywistej realizacji budowy Polski morskiej. Było to możliwe dzięki Kaszubom, którzy przy wsparciu duchownych przechowywali w sercach więź z Polską. Uczestnicząc dzisiaj w uroczystościach z okazji 100. rocznicy tego wydarzenia, przyrzekamy dbać o walory przyrodnicze, może racjonalne wykorzystanie tego potencjału dla rozwoju naszej ojczyzny. Obiecujemy zaszczepić kolejne pokolenia Polaków miłość do morza. I ten dzisiaj od wiernego kaszeby polski marynarz na znak ślubu Bałtyku z Rzeczypospolitą wrzucam z nurki jeden z pierwszych danych przez Polską Ludność Gdańska. Generał Unia zamknęła, ale rząd jest dlatego, że była godzina skutki tego przesłuchacza. Oni powinni do nas testować, tak nasze mieli. Dlaczego mówią? A oni nie chcą z nami rozmawiać. Odsyłają nas działkę. Prezes Ligi Morskiej Rzecznej. Proszę Państwa, nasze pokoleniom pragnę przekazać ten pierścień młodzieży Kellera, młodzieży szkoły, szkół zawodowych w Puszczu. Zapraszam tą młodzież, żeby pokazać. Chciałbym przekazać ten pierwszy młodzieży niecofęcie pokoleniowe przekazanie pamięci o Kellerze, ale jednocześnie o tym, aby Polska morska była morską. Dziękuję bardzo. Tak naciągnijcie go bardziej. Za chwilę nastąpi podpisanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, przesłania do następnych pokoleń. Oto jej treść. Dla upamiętnienia stulecia zaślubin Polski z morzem w Pucku w 1920 roku. W szczególnym czasie
narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższym szacunkiem dla naszych rodaków, dzięki którym w 1920 roku Pomorze wróciło do odrodzonej ojczyzny. Z głęboką czcią dla lokalnych bohaterów, którzy zachowując tradycję przodków przez blisko półtora wieku zaborów ocalili polskość Kaszub. Z podziwem i dumą z dokonań poprzedników, którzy tu, nad Bałtykiem, podjęli przed 100 laty wielkie dzieło budowy Polski morskiej. Z serdeczną myślą o naszych następcach, przyszłych pokoleniach, mieszkańcach Pucka i całego Pomorza, którzy kiedyś odczytają te słowa. Z życzeniami, by nasz naród szedł dalej przez dzieje, wierny tożsamości łączącej nas w jedną wspólnotę, pielęgnując dziedzictwo 1054 lat historii Polski i razem budując spójną, szczęśliwą przyszłość naszej wolnej ojczyzny, suwerennej Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 10 lutego 2020 roku. Uprzejmie proszę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o podpisanie przesłania. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, burmistrz miasta Puck, panią Hannę Pruchniewską, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pana Jana Wyrobińskiego, prezesa Ligi Morskiej Rzecznej, kapitana żeglugi wielkiej, Andrzeja Królikowskiego, do wspólnego umieszczenia kapsuły przy replice słupka zaślubinowego. W kapsule umieszczone zostały przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do następnych pokoleń, akt odnowienia zaślubin Polski z morzem, uchwały Rady Miasta Pucku w sprawie zaślubin, gazetka pucka, materiały elektroniczne zawierające informacje odnośnie zaślubin. W internecie tak się tytułuje, w skrócie, żeby było mniej. Prezydent Andrzej Duda. Co to ma znaczyć? Kto? Duda kłamie? Co nie rozumiem? Kłamie, i, kradnie. I kradnie. A co ukradł pani? A nie mogę chyba. Wolność. Ale co ukradł pani? Moją obywatelską wolność konstytucji łamie. To jest działa przeciwpancernego 85 mm typu T-44. To pana też dotyczy. Czepiec zamykający kapsułę wykonano z mosiądzą i ustabilizowano mieliśmy, ale kto się tu ułożył, że można na wszystkie sposoby interpretować. Byliśmy młodzi i mieliśmy taką ostrość, także wiemy, co to jest. Jak się nie ma kręgosłupa, to wszystko można interpretować na swoją korzyść. Kodowcy, padowcy. A to jednak pan rozumie te telewizje. Jak miło. Widać, że telewizja ogląda. Kodowcy się wstydzą. Dlaczego się wstydzą? Od obrony demokracji. Czego się wstydzić? Szanowni Państwo, z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morza, pluton salutowy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego odda salut armatni składający się z 12 wystrzałów. Uprzejmie proszę, szczególnie dzieci i młodzież, o zachowanie uwagi ze względu na duży efekt hukowy. To trzeba paść chyba. Jak strzelają, to trzeba paść. Tak? Aż tak? No, będzie. Uwaga, zatykamy uszy. I usta otwieramy, bo bębenki popękają. A jak rano. Wow. No tak. Usta otwierać. Bo będę...
Na ramię! Do nogi! Tuń! Co pania? Chodź! Głos zabierze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Ale przede wszystkim po wspomnianym długim czasie, po powstaniach, po tym wszystkim, co Polacy przeżyli i przetrwali w tamtym okresie. Oprócz tamtego 11 listopada, do tych wydarzeń najważniejszych, całą pewnością, które Polskę ukształtowały, które budowały naszą historię, należało powstanie wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska wróciła do macierzy. Należały powstania śląskie, przede wszystkim po pierwsze. Kłamca! Kłamca! Należała nagród Polski nad morzem. Kłamca! 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 Wydarzenie, którego setną rocznicę nadchodzimy tutaj. 1920 roku. Należała wreszcie wojna polsko-bolszewicka i wielka bitwa warszawska. I na samym końcu odzyskanie przez Polskę Górnego Śląska, które zakończyło proces kształtowania Rzeczypospolitej i Polska mogła się dalej spokojnie rozwijać, chociaż tylko przez 20 lat. To ważne wydarzenie. Ten 10 lutego jest dla odbudowy polskiego państwa właściwie chyba spośród tych wszystkich najważniejszych. Odbudowy polskiego państwa w tym znaczeniu gospodarczym. Dlatego, że fundamentem była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła na kolejny. Potem, dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla naszych marynarzy, także dla polskiej marynarki wojennej utworzonej przez... Gdzie jest łatwa widownie? Co to jest? Co sobie myślicie? Dla tej nowej Polski, która była projekcją marzeń całych pokoleń, które o nią walczyły. To był bardzo ważny czas, który chyba nie byłby możliwy, gdyby nie państwa przodkowie, gdyby nie wasi dziadkowie, gdyby nie wasi ojcowie, gdyby nie Kaszubi, którzy na tej ziemi, tak jak to dzisiaj już było wielokrotnie mówione, przetrwali
ze swoim głębokim poczuciem odrębności, ze swoim głębokim poczuciem polskości, ze swoim głębokim poczuciem wierności Rzeczypospolitej. Przesuwali wszystkie najtrudniejsze szpice. Przetrwali germanizację, przetrwali Prusy, przetrwali prześladowanie. I tutaj przyszli do kościoła 10 lutego 1920 roku, że towarzyszy... Panie policjacie, czego on mi tu kopie? Czego mnie kopie, że czego mi wyzywasz? I politykom, którzy tutaj przyjechali z Warszawy, po to, by razem z nimi świętować. Tych zaś lubinach Polski z morza. Miejsce, ten moment jest najbardziej symboliczny i najważniejszy obok samego do rzucenia platynowego pierścienia przez zaraz pojedziemy na kolejne. Nie będzie taki. Którym rybacy przyjmują wiosło jako strażnicy polskiego Bałtyku. Przekazali wiosło i strażnicy polskim żołnierzom, którzy tutaj przybyli. To jest wielka, wielka zasługa ludzi tej ziemi. Ludzi zawsze wiernych Polsce, ludzi, którzy przez dziesięciolecia, albo nawet i przez stulecia, nie wahali się za Polskę i Polskę i zapłacić ceny najwyższe. To, co potem nastąpiło, cierpienie obozu koncentracyjnego Sztutkow, śmierć tysięcy Kaszubów w Piaśnicy, za Polskę, za Polskość, za to, że ją tutaj przywrócili i budowali. Za to, że przy niej przetrwali i starali się ją odzyskać. Jest najlepszym świadectwem, jakimi synami Rzeczypospolitej i jakimi synami tej ziemi i córkami państwo jesteście. Chcę pokłonić się Pomorzu, chcę pokłonić się Kaszubom, chcę pokłonić się ludziom tej ziemi, pokoleniom i tym grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli. W to stulecie. W imieniu całej Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich naszych rodaków mieszkających w Polsce i na całym świecie. Bóg wam zapłać za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność. Pomorzu, Polsce, Bałtykowi, za to wszystko, dzięki czemu możemy być także tu dzisiaj razem, stać na polskim wybrzeżu. Stać nad Zatoką Pucką, stać patrząc na wody Zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z wami. Trzymając się za ręce, mówić, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Szczęść wam, Boże Kaszubi. Ceremonia złożenia wieńca z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej SH-2G na wodach Zatoki Puckiej. Bo to jest wasze miejsce, powinniście zająć to miejsce i tyle. Policja. Na ramię! Oni chcą wygonić, bo my mieliśmy tam stanąć ze sztandarami. Prezentuj! Barany się. Na lewo! Chodź! Pana prezydenta. Po co tu przyjeżdżał? Pana trzeba zasłużyć. Czyż mówił, że nie jest wszystkim prezydentem? Wyraźnie mówił. Czyż mówił, że nie jest wszystkim Polakiem? Ale my teraz tu nie ma pana Komorowskiego, tylko jest pan Duda. Z tego Kurskiego w telewizji mówili, że nie jest wszystkich Polaków prezydentem.
Chwalił się tym. No on powiedział, no. I się nie powiedział. Ale jest miejsce i czas na protest, ale nie w tej okoliczności. Mamy prawo protestować, bo tak mówi konstytucja. W każdym miejscu i o każdej porze. Nie możemy, no jest wolny kraj, o czym ale trochę wyczucia. Jak wyczucia? Wyczucia. A oni mają wyczucie? Zapraszają nas na rogowance, w żadnym kraju tak nie. A jak na Powązkach gwizdali? Jak wybuczeli na pogrzebie Bartoszewskiego? To było dobrze? Mieli wyczucie? Bo oni mogą. Ci, co teraz tam stoją. Teraz tam Błaszczak. Co pani opowiada? Ja się rosyjskiego w szkole uczyłam. Tak jak pani córka albo wnuczka pewnie. Ruskie sprzedawczyki. Aleś to myśliła. Protestujcie, śmigłowiec na drecia. Oni nam rosyjski sprzedają. Ale pani oddają w objęcia Ruska. No bo jesteśmy gorsze kosorty. Dlatego. Towarzysz Wiesław też mówił wam. Wam przeszkadza. Na was. Taka uroczystość. Hańba, że prezydent łamie konstytucję. Łamie pani brak szacunku. No, brak szacunku, bo nasz szacunek trzeba na służyć. Kobieto i go w rękę pocałuj. Albo w dętę. Do nogi. A co nie mogę? W wolnym kraju podobno żyję. A nic pan dał, a dlaczego? A cię to pisze, że ja nie mogę tu stać? Kolejny punkt będzie złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem generała Józefa Hallera. Zapraszam delegację do zajęcia. Ja mogę trzymać w ręce, co ja chcę. No co, o czym pan mówi? Nie może pani, bo ten pan nie życzy sobie. Ale mam jeszcze jedno. Nie może, ten pan nie życzy, żeby pani trzymała. Niech pan nie patrzy, niech pan idzie dalej. Co w telewizji oglądasz? Ja poszedł już? Powiedział coś, no. Tak jest, no. Oczywiście. No. Co tam nasze miejsce, no. Ubecny. Kurde, ubecny. Spółki Skarbu Państwa, wie pan, nie mam legitymacji PiS-u. No. 100aferpisu.pl, proszę poczytać. Problem jest z tym, że oni nie czytają, bo nie chcą wiedzieć. Nie, bo oglądają telewizję naziemną, no, pisowską, a tam jest inna rzeczywistość. TVP ich informuje, co należy mówić. TVP nas nie będzie. Na ramię. My cię blokujemy. Prezentuj. Na lewo. Czekaj, ja pójdę. U mnie relacja idzie, jako pierwszy wieniec składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.
przy wieńcu to... Przy wieńcach to może nie. No. Przy wieńcach to wiem. Lepiej nie. Przy wieńcach nie. Oni właśnie to robili na rocznicę powstania zawsze w Warszawie. Było buczenie. Na pożądkach zawsze to robili. Nie, nie bądźmy chamy i prostaki. Wieniec zatonął. Czy go zwiało? Nie zrobił, kuźwa. A macie coś do odczytania swojego? Wieniec od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na czele delegacji pan minister Jarosław Sellin, pan poseł Kacper Płażyński. Ja mam statek rekreacyjny. 3 stycznia nam zamknęli. Jestem właścicielem, nie, we Wasowowie i on stoi. Mój statek się nazywa Haller. I po prostu, rozumie pan? Porozumienie, porozumienie nam podpisali 16 stycznia. A w Niemczech wszyscy dostali od rządu. Wieniec od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z senatorami. Sławomir Rybicki, Kazimierz Klejna, Stanisław Lamczyk. Których nie produkujemy? Brawo! Ale obiecywał, że się nas nie zostawi. Muszą mieć na te wszystkie obiecały. To nie chodzi więcej. My nie chcemy nie wiadomo czego. My chcemy żyć. My mamy raty, kredyty, podstawki. Kwiaty w imieniu prezesa Rady Ministrów. 2 miliardy na telewizję były? Kwiaty składa pan minister Marek Grubarczyk. Nie żyje Wiślanom, przechowasz Grubarczyk teraz. Kwiata Grubarczyk. Ale nie wmarcz, ja tam. Grabarz gospodarki. Tak, grobarczyk. Grabarz? Tak się nazywa przecież, no nie? Wszyscy od tego, żeby pogrzebać w Polsce. Grabarczyk, tak? On już szedł do tego. Kwiaty składa delegacja. Ja teraz złożę. Na czele z panią wicemarszałek Sejmu, panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Brawo! Bezpiecznie. Kwiaty Ministerstwa Obrony Narodowej na czele z ministrem obrony narodowej panem Mariuszem Błaszczakiem. W delegacji uczestniczy dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych pan generał Jarosław Mika. Burmistrz miasta Puck, pani Hanna Bruchniewska i przewodniczący Rady Miasta Puck, pan Piotr Kozakiewicz. Kwiaty składa delegacja Ligi Morskiej Rzecznej na czele z kapitanem żeglugi wielkiej panem Andrzejem Królikowskim. Gdzie będziecie? Tu stoimy. Gdzie ta jest tam? Dobra. Powiedz życie, że tu cię stoimy. Gotowie 20 radiowo. Chłopcy zejdą. Nie rozdzielamy się. Mirek, weź posuń. Co tak jest? Kwiaty składa wojewoda pomorski pan Dreli. Delegacja marszałka województwa pomorskiego pan Mieczysław Strug oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Kulecki. Thank you.
znaczy, że moja mama nie ma. Mama też chodzi do kościoła. Pan myśli, że oni patrzyli, kto jest uczciwy, a kto jest nieuczciwy? Zabrali. Kwiaty złożyła delegacja samorządowców ziemi puckiej. Pan mało wie jak, bo pan pewnie stepał pustogą. To niech pan sobie normalne wiadomości. Nie, nie, normalne wiadomości. A kto pana przyjdzie? Kwiaty złożyła delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. Ubeckie emerytury. Tylko ubeckie. Tak, i pan to wie. Kwiaty składa delegacja Marynarki Wojennej na czele z inspektorem wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim, wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim oraz kontradmirałem Mirosławiem Rukowlańcem. Wieniec składa delegacja służb MSWiA, komandor Straży Granicznej Andrzej Prokopski, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP w Gdańsku, nadinspektor Jarosław Rzymkowski, komendant wojewódzki Policji w Gdańsku. Wiązanki kwiatów składa szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, pułkownik Andrzej Płocha, wojskowy komendant uzupełnienia z Gdańska, oraz wojskowy komendant uzupełnienia z Gdańska, podpułkownik Krzysztof Piskorski. Stary dziata, tak kapelusz ubiera. Kaszubski kolej. Ale czy ja? Bo to była Wiktorii tej... Ale kwiaty składa delegacja czwartego zlotu Halerczyków na czele z dyrektorem Departamentu Edukacji i Kultury Dziedzictwa. 7 razy konstytucję złama, tak? Proszę pani. A krzyczy państwo konstytucji? Tak. Tak, dobrze. Kwiaty składa prezydent miasta Gdyni, pani Aleksandra Gdańska, przepraszam, pani Aleksandra Dukiewicz. My już będziemy się zbijać. Kwiaty składa delegacja starostwa ostrołańskiego. Oj, oj, kolejny. To pan deszczy na polu, nie pytałem. Wyższa konieczność, proszę pana. Stan wyższej konieczności. Ale oszukiwaliście, nawet stwierdziliście, że właściciel się nie zgadza, a potem, że kapitana. Szanowni państwo, zabranie głosu proszę burmistrz miasta Puck, panią Hannę Kruchniewską. Właściciel czy kierownik? Masz tego dowód? Nie masz podatki. Czyli nie właściciel. A tamte dwie osoby, że tam to nie jest 20 zł do 31. Nie mam zgody, ale nie mam też zakazu. Czy policja miała zgodę, żeby wejść na statek? To jest pytanie. Słuchaj, też ja to jest pewnie dwa nasze pasanki. A wam dali zgodę właściciel? Szanowni państwo, bardzo państwu dziękuję za tragiczne przeżycie na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję szacownym gościom, zaproszonym i wszystkim państwu, mieszkańcom, pocztom sztandarowym, gościom orkiestrze reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, kompanii reprezentacyjnej. Dziękujemy, że jesteście z nami dzisiaj i nie kończymy. Zapraszamy was na rekonstrukcję. Zaraz dojdziemy do prawdziwego miejsca, za Szubin Polski z morzem, jakieś 300 metrów stąd. Pani zaczytuje, bo tam nie ma takiej faktycznej postawy. Dołączcie do rekonstrukcji, potem pokaz laserowy w porcie. Jak ten właśnie rybackim o 17.15 i o 18.00 wisienka na torcie, koncert Sławka Jaskółkę, inspirację z morza. Bo morze właśnie daje nam inspirację do tworzenia i tego się trzymania. To ciekawe. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi. Panu prezydentowi za przybycie i za to, że uświetnił obecność w swoim również w uroczystości. Dziękuję państwu bardzo. Gadałam z nim, żartowałam. Pośpiewałam do syneczki.
Szanowni Państwo, wykonany zostanie hymn do Bałtyku oraz pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. No, trzeba mieć trochę w głowie. Po prostu, to na tym to polega. Bezproblemowo. Ale przecież my jesteśmy grzeczni, przyznajmy. Tak, ja rozumiem. No. Jesteście najlepszą policją w Polsce, tutaj w Wybrzeżu. Miło to słyszeć. No. Mam nadzieję, że każdy będzie miał takie zdanie. To legitymuje. Ci, którzy tak na nas tutaj krzyczą i wyzywają, to oni stracili i stracili. I mieli. Podobno skepty na tym. Jesteśmy takim narodem. Czyli do Gdańska na sprawę będzie się jeździć, ale jazda. Tylko legitymuje. Domyślam się, że pan Trąbka nie ma nic przeciwko. A powiedziałeś, że służbowo, tak? Służbowo. Jest to konieczne. Tam wydałem paszport posadzony. A jakie wykroczenie popełniliście? Na razie jeszcze żadnego. Na razie pan legitymuje. Legitymuje. No nie, że nie zabieram. To teraz policja oprócz barierek i statków. Czy nakręciłaś to jak ten? Jak... Nie wykracza. Nie, to jest tak. Znaczy, w Warszawie były wynoszone przez policję z nowego targu, powykręcane przez policję. Nie, ale nie to powiedzieć. Albo tam kierownik portu i poprosił, ale pan odsunął. Tak, ale pan Trąbka może nie ma nic. No właśnie, to widzi pan, a być może ma. Osoba uprawniona, która... A tam były też dwie osoby jakieś inne. Nie wiadomo. Żaden sport. Meldunek o zakończeniu uroczystości złoży prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie, dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, generał Jarosław Mikołaj. To może na gwizdy na moment. Ale to w sumie dobrze, bo tam zimno było, jak cholera, to ciężko było. Cieszę. Urok to brygady. Jakie macie zarzuty? Żadne. Aborda. A aborda. Wiemy, jakie będą zarzuty? Aborda. No panie, tego już nie ma. To jest i piractwo. Kompania za mną. Terroryzm morski. Nie mylę, co? Piractwo, terroryzm morski. No to poważne sprawdzenia. Jednostki pływające. Dobrze, helikopter. Szanowni Państwo, zakończyliśmy tę część uroczystości. Serdecznie zapraszam na inscenizację zaślubin Polski z morzem, która odbędzie się w historycznym miejscu zaślubin, dawnym morskim dywizjonie lotniczym, a obecnie na terenie puckich zakładów mechanicznych AMEX. Lotna brygada tym razem dokonała abordażu. Pozostałe delegacje o złożenie wiązanych kwiatów do sukcji zaślubinowych. Zgody podobno pana Trąbki, ale pana Trąbki jest, pana Trąbki to nigdzie nie ma. W imieniu organizatorów policja założyła, że pan Trąbka się nie zgadza. Za przybycie i udział w tej wyjątkowej uroczystości. Kierownik portu. Życzę wszystkim państwu dalszego miłego pobytu w gościnnych programach. Ale dalej nie wiemy, czy pan Trąbka ma coś przeciwko. Kierownik portu, ma on odpowiada za tą jednostkę, tak? No, tak. Ale czy my coś przejmujemy? Ale wszedł pan. Sygnalista. A nie powinien. Wyższa konieczność, stan wyższej konieczności. Rozumiem się pan. Zwalnia z odpowiedzialności. Musicie jeszcze na mikrofalówce musicie być sprawdzeni. Materiał taki przyklejajcie na koniec. Słuchaj, jest pomysł, słuchaj, jest koniec. Do Stoczkowskiego chcemy kartkę, bo jak już
Ale koń to jest jakiś pomysł. Policja prowadzi teraz akt sprawdzania dokumentów lotnej brygady, która dokonała abordażu tej oto jednostki pływającej. Właściciel statku jak na razie nie zgłosił się, więc nie wiadomo, czy ma coś przeciwko. Natomiast był sygnalista, czyli tutaj kierownik portu, zgłosił właśnie lekkie nadużycie. Tutaj mamy naszą panią prezydent przyszłą, mamy nadzieję. Brawo! Było słychać? Przecież odmachaliśmy. Było was naprawdę słychać. Ale to was słychać zajebiście. Powiem wam tak, w ogóle notabene na waszej grupie z Kingą są zdjęcia kwiatów chorały. Z kwiatów wynika, że został wiceministrem w rządzie Monaco. Samochodu. Gdzie się spotykamy Wejherowie? Nie wiem, na razie nic nie wiem. Dobra. No, zostaliśmy docenieni. Poklepanie po plecach. I znowu wykonaliśmy kawał nikomu niepotrzebnej roboty. Ciąg dalszy nastąpi w Wejherowie, bądźcie z nami. Pozdrawiam. Teraz czy my się jakoś integrujemy, zbieramy razem, czy pa, pa.